połowie XIX wieku Półwysep Apeniński był podzielony na wiele samodzielnych państw. Do największych należało znajdujące się na południu Królestwo Obojga Sycylii oraz znajdujące się na północnym zachodzie Królestwo Sardynii, zwane też Piemontem. Oprócz nich w centralnej części Półwyspu znajdowało się kilka mniejszych krajów, w tym państwo kościelne. Istniały wyraźne różnice w rozwoju gospodarczym poszczególnych części Włoch. Najlepiej przemysłowo rozwinięta była północ, najsłabiej rolnicze południe. W całych Włoszech coraz większą popularność zdobywały tendencje zjednoczeniowe. Szczególnie rozpowszechnione były w Królestwie Sardynii, rządzonym przez króla Wiktora Emanuela II. Państwo to stało się jednym z głównych motorów prących do zjednoczenia. Podstawową jednak przeszkodą, którą należało pokonać, była postawa Austrii, która kontrolowała Lombardię i Wenecję. Piemont samodzielnie nie był sobie w stanie poradzić z przewagą militarną Austrii, dlatego za cenę przekazania Sabaudii i Nicei pozyskał wsparcie Francji. Zaniepokojona umacnianiem się Piemontu, Austria wypowiedziała mu wojnę. Po stronie napadniętego staje Francja. W wyniku przegranych bitew pod Magnetą i Solferino, Austria zostaje zmuszona do oddania Piemontowi Lombardii. Sukces w wojnie z Austrią stał się kamieniem, który pociągnął za sobą lawinę wydarzeń w pozostałych częściach Włoch. W 1860 roku szereg powstań targnął państwami w środkowej części Półwyspu, w efekcie których obalono tam dotychczasowe rządy i zdecydowano się o przyłączeniu do Piemontu. Fala ta nie objęła państwa kościelnego. W maju 1860 roku w Królestwie Obojga Sycylii wybucha powstanie, które zostało wsparte przez ochotników z Piemontu prowadzonych przez Giuseppe Garibaldiego. Zasilony przez lokalnych ochotników, Garibaldi zdobywa Neapol. Jego wyprawa określona jest mianem Wyprawy Tysiąca Czerwonych Koszul od koloru umundurowania, jakie nosili ochotnicy. W opanowanym Królestwie Sycylii ogłoszono plebiscyt, w którym większość mieszkańców zagłosowała za przyłączeniem do Piemontu. W 1861 roku Wiktor Emanuel II został królem Zjednoczonego Królestwa Włoch. Poza państwem włoskim pozostała jeszcze Wenecja oraz państwo kościelne z Rzymem. Od Kongresu Wiedeńskiego Austria i Prusy rywalizowały o wpływy i przewodnictwo wśród państw niemieckich. Do tej pory prym w tym zakresie wiodła Austria, która stała na czele Związku Niemieckiego. Jednak dynamiczny rozwój gospodarki Prus, połączony ze wzrostem potęgi militarnej, powoli spychał ją z pozycji dominującej. W 1834 roku z inicjatywy Prus 18 niemieckich państw zawiązało Niemiecki Związek Celny, który doprowadził do zniesienia wewnętrznych barier celnych między krajami. Dzięki temu wymiana gospodarcza między nimi mogła odbywać się bez dodatkowych kosztów, co przyspieszało rozwój uczestników związku. Austria do nowej organizacji nie przystąpiła, co wpłynęło na znaczne osłabienie jej pozycji w Niemczech. W 1861 roku tron w Prusach objął Wilhelm I, który wkrótce kanclerzem, czyli premierem, mianował Ottona von Bismarcka. Głównym celem obu polityków stało się zjednoczenie Niemiec pod przewodnictwem Prus. Bismarck był zwolennikiem przeprowadzenia tego procesu nie w sposób pokojowy, ale poprzez działania zbrojne. Kolejne jego działania były ukierunkowane na sprowokowanie wojen z kolejnymi państwami, które stały na drodze do zjednoczenia. W 1864 roku Prusy wspólnie z Austrią zaatakowały Danię w celu odebrania jej zamieszkałych częściowo przez ludność niemiecką Szlezwiku i Holsztynu. Wojna zakończyła się klęską Danii i przyłączeniem spornych obszarów do Prus, Szlezwik i Austrii, Holsztyn. W 1866 roku doszło do konfliktu pomiędzy zwycięzcami o zagarnięte terytoria. Wojna faktycznie była konfliktem, który miał rozstrzygnąć rywalizację o prymat nad państwami niemieckimi. Po stronie Prus opowiedziały się również Włochy, które widziały w tym szansę na odebranie Austrii kontrolowanych przez nią jeszcze terytoriów włoskich. W decydującej bitwie, jaka miała miejsce pod Sadową w 1866 roku, Prusy odniosły decydujące zwycięstwo, w efekcie czego Austria wyraziła zgodę na likwidację Związku Niemieckiego, a Włochy odzyskały Wenecję.
W 1867 roku utworzono Związek Północno-Niemiecki, na czele którego stanął król Prus. W 1870 roku Bismarck sprowokował poprzez wywołanie skandalu dyplomatycznego wybuch wojny z Francją, w której Prusy wsparły pozostałe państwa niemieckie. Po przegranej przez Francję bitwie pod Sedanem w 1870 roku wojna zakończyła się całkowitą klęską Francji, utratą przez niej Alzacji i Lotaryngii na rzecz Prus. Porażkę Francji wykorzystały również Włochy, które włączyły do swojego terytorium państwo kościelne, ograniczając posiadłości papieża do samego Watykanu. Po zwycięstwie nad Francją do Związku Północno-Niemieckiego przyłączyły się także kraje z południa Niemiec. Proces zjednoczenia Niemiec zakończył się w 1871 roku, gdy w Wersalu proklamowano powstanie Cesarstwa Niemieckiego, czyli II Rzeszy Niemieckiej. Cesarzem został Wilhelm I, a kanclerzem państwa Otto von Bismarck. W 1871 roku symbolicznie zakończeniu uległ także proces zjednoczenia Włoch. Nastąpiło wtedy przeniesienie stolicy Królestwa Włoch do Rzymu.